Filip rosł w normalnej rodzinie. Był otoczony troską i miłością. Mama pracowała w szkole, a tata pracował w biurze. W rodzinie panował dobrobyt i miłość. Ale to nie trwało długo. Jak w każdej innej rodzinie, często dochodziło do kłótni. Ale w tej rodzinie każda kłótnia przeradzała się w ogromny skandal. Wszystkiemu winien był bardzo gniewny charakter ojca Filipa. Matka doskonale to wiedziała, ale nigdy jej to nie powstrzymywało. Ojciec Filipa był bardzo inteligentny, ale bardzo zły. Mógł się zdenerwować z powodu każdej drobnostki, a ten skandal mógł trwać godzinami. Pewnego dnia mama Filipa po prostu nie wytrzymała i wyrzuciła ojca na ulicę. Nawet nie próbował przeprosić i zmienić wszystko na lepsze. Igor po prostu spakował rzeczy i odszedł. Okazało się, że od dawna miał kogoś innego. Mama Filipa o tym oczywiście domyślała się, ale nie chciała niszczyć rodziny, ponieważ miała dziecko. Filip w tym momencie był jeszcze niemowlęciem. Patrzył na to wszystko i nic nie rozumiał. Być może było to lepiej. Ojciec bardzo kochał syna, ale po rozstaniu z matką przestał się z nim komunikować. Oczywiście pomagał finansowo i czasami dzwonił, ale miał już nową rodzinę, której to wszystko komunikowanie się nie bardzo się podobało. Po odejściu ojca matka starała się robić wszystko, aby Filip niczego nie potrzebował. Pracowała na dwóch etatach, ciągle się z nim bawiła. Oczywiście, dziecku brakowało ojca i to było widoczne. Tak minęły dwa lata od momentu, gdy Igor opuścił rodzinę. Matka bardzo cierpiała, chciała, żeby wrócił. Była gotowa mu wybaczyć, ale niestety on nigdy nie wrócił. Jeszcze po roku dowiedziała się, że w jego nowej rodzinie urodził się syn Matwiej. Od tego czasu zrozumiała, że mąż już nigdy nie wróci. Rozwiodła się z nim. W tym momencie wszystkie oczekiwania i nadzieje Olgi po prostu runęły. Nie mogła sobie wyobrazić, że kiedyś będzie samotną matką. Olgię wspierała jej matka, ale z powodu wieku nie zawsze mogła zostać z dzieckiem, lub nawet odebrać go z przedszkola. Zdrowie już było nie to samo. Olga długo cierpiała, ale później poznała mężczyznę, który w tym czasie jej się zdawało, bardzo lubił dzieci. Był gotów zaakceptować ją z dzieckiem. Mężczyzna był trochę starszy od Olgi, dobrze zarabiał, miał mieszkanie. Olga zrozumiała, że to najlepsza opcja, aby wychować dziecko w miłości i zgody. Oczywiście się zgodziła. Prawdziwej miłości między nimi nie było, ale Olga umiała ukrywać prawdę. Mężczyzna jej wierzył, a ona umiała udawać kochającą żonę, ale wszystko to było dla jej ukochanego syna. Żyjąc w samotności, zrozumiała, że wychowywanie dziecka samotnie jest trudne. Już nie chciała spędzać czasu w samotności, a także pracować na dwóch etatach. Tak więc wyszła za mąż za Eugeniusza. Eugeniusz bardzo pokochał Olgię, ale nawet nie podejrzewał, że ona go oszukuje, a cała jej miłość to tylko wymysł. Żyli bardzo dobrze. Olga pracowała, a Filip chodził do przedszkola. Życie się ustabilizowało. Filip bardzo przywiązał się do Eugeniusza i całkowicie zapomniał o swoim innym ojcu. Mimo to Igor nadal co miesiąc przesyłał pieniądze, aby Olga niczego nie odmawiała Filipowi. Byli małżeństwo, nawet nie komunikowało się, po prostu co miesiąc była wpłata pieniędzy na kartę Olgi. Tak było znacznie łatwiej. Eugeniusz wiedział o tych pieniądzach, ale i tak nigdy nie odmawiał Oldze, gdyby nagle potrzebowała pieniędzy na jakieś zakupy dla syna. Przez ten czas bardzo przywiązał się do Olgi i jej syna. Wiele osób nawet nie podejrzewało, że Eugeniusz nie jest jego prawdziwym ojcem. Tak bardzo pokochał tego dziecko, że już nie mógł sobie wyobrazić życia bez niego. Innych dzieci nie miał. Olga była szczęśliwa, ale bardzo bała się stracić to szczęście. Wydawało jej się, że nawet prawdziwy ojciec nie kochał jej syna tak, jak robi to Eugeniusz. Jej życie nagle się zmieniło po tym, jak zemdlała. To było nagle, była w pracy i nagle poczuła się źle. Omdlenie było krótkie, ale koledzy z pracy zalecili jej przejść badania. Oczywiście Olga tego nie zrobiła, ale omdlenia zaczęły się powtarzać. Raz poczuła się źle na ulicy. Wtedy szła z Filipem ze przedszkola. Mamo, co się z tobą dzieje, zaczął płakać Filip. Zaraz, synku, daj mi minutkę postać i pójdziemy, coś mi się głowa zakręciła. Nie zdążyła dokończyć, gdy upadła prosto na asfalt. Wtedy poważnie zaczęła myśleć o swoim zdrowiu i postanowiła odwiedzić lekarzy. Badania wykazały, że ma ostatni etap praka, który już nie jest uleczalny. Trudno opisać słowami, jakie emocje przeżyła Olga w tym momencie. Nie bała się za siebie, bała się o syna. Ta choroba spadła na nią jak grom z jasnego nieba. Nigdy w życiu nie mogła sobie wyobrazić, że również jej dotknie rak. Jej babcia cierpiała na tę chorobę. Wtedy Oldze było zaledwie 16 lat. Widziała to i rozumiała, że nie chce takiego losu dla swojego syna. Olga była całkowicie zagubiona. Co powinna zrobić? Jako pierwsza opowiedziała o swojej chorobie Eugeniuszowi. Nigdy nie mogła sobie wyobrazić, że człowiek, z którym żyje tylko dwa lata, tak bardzo to przeżyje. Wręcz przeciwnie, opowiedzieć mu było jej najłatwiej, bo nigdy go nie kochała. Olga, jak to możliwe? Jak ja bez ciebie będę? A co z naszym Filipem? Eugeniusz, na razie nic nie wiem. Ale wiem, że trzeba coś zdecydować w sprawie dziecka. Nie zostawię go przecież tobie. Jest dla ciebie obcy. Muszę się spotkać z byłym mężem. Nie mów tak. On jest dla mnie rodzinny. Wy wszyscy jesteście dla mnie rodziną. Nigdy nie byłem tak szczęśliwy. Zrozum, nie jestem głupi. Widzę, że mnie nie kochasz, tylko udajesz. Mimo to wy jesteście najważniejsi w moim życiu. Widzisz. A dlaczego mnie nie wyrzucasz? Bo ja cię kocham. Cały czas czekałem, może i ty mnie pokochasz, ale widocznie to nie nasz los, kropka. Eugeniusz za późno mówić o miłości. Wkrótce umrę, kropka. Nie umrzesz, zrobię wszystko, byś żyła, kropka. Nic z tego nie wyjdzie, kropka. Orga wiedziała, że to wszystko jest na nic. Już próbowali. Ale Eugeniusz nawet nie myślał się poddać. Postanowiła spotkać się z byłym mężem. On nie bardzo chciał się z nią spotkać, ale udało jej się go przekonać, że spotkanie jest konieczne. Cześć, Igor Kropkaw. Witaj. Co się stało, że chciałaś się spotkać? Myślę, że nie ma czasu na owijanie w bawełnę. Mam raka. Co? Jak to możliwe? Wyobraź sobie ludzie chorują i umierają uśmiechnęła się Olga. Dlaczego tak spokojnie o tym mówisz? Nie żal ci siebie. A co mi tam żałować? Już się z tym pogodziłam. Oczywiście, na początku płakałam przez całe noce, ale to nic nie da. I tak umrę. Za pół roku, może wcześniej, kropka. Olga, a nasz syn o tym właśnie chciałam porozmawiać. Rozumiesz, że po mojej śmierci będziesz musiał sam o niego dbać, kropka. Ale ja mam inną rodzinę. Jak ja mam. A co, twoja nowa żona nie zaakceptuje twojego syna? Tak. Chyba, że tak. Igor się zamyślił: Jeśli nie chcesz, to zrzeknij się syna, a Eugeniusz go adoptuje. Tylko się ucieszy. Nie mów głupstw. Syn będzie ze mną mieszkał. Ale jeśli ty i twoja żona choć raz go skrzywdzicie, nie zaczynaj. Długo rozmawiali i doszli do wspólnego wniosku. Filip nie powinien widzieć, jak jego matka umiera. Będzie często odwiedzał Igora, a potem się przeprowadzi. Igor wrócił do domu zamyślony. Bał się powiedzieć żonie o wszystkim. Była bardzo dominująca. Ale po długim zastanowieniu w końcu się zdecydował: Kochanie, musimy porozmawiać. Kropka. Mów szybko, muszę dokończyć raport. Kropka. No to może później. To długa rozmowa. Nie odważył się od razu wszystkiego powiedzieć. Czekał na odpowiedni moment. No dobrze, jestem gotowa cię wysłuchać, zaczęła żona. Moja była żona umiera na raka, no współczuję. Co jeszcze mam powiedzieć? Tatiana, nie bądź taka chłodna. Więc ona umiera, a syn zostaje ze mną, co? Jak to ze tobą? Masz syna, a nazywa się Matwiej. A jesteś pewien, że Filip w ogóle jest od ciebie? Nie mów głupot. Oczywiście, że jestem pewien. To mój syn. Kropka. Ja oczywiście toleruję, że mu przesyłasz pieniądze. Ale mieszkać pod jednym dachem z obcym dzieckiem? Nie zamierzam. Kropka. Ta rozmowa bardzo rozzłościła Tatianę. Igor nie mógł sobie wyobrazić, że jego ukochana żona powie takie słowa. Był kompletnie zdezorientowany, nie wiedząc, co robić. Nie zostawi przecież syna. Muszę po prostu dać Tatianie czas. Ona taka jest. Pomyśli, pomyśli i zdecyduje. Wszystko będzie dobrze, kropka, myślał Igor. Tatiana była w sypialni. Była bardzo zła i nie wyobrażała sobie, jak będzie mogła żyć z obcym dzieckiem. W ogóle Tatiana nie bardzo lubiła dzieci. Ale ponieważ miała już wiele lat, musiała urodzić. Tak radzili jej lekarze. Jej syn różnił się od wszystkich innych. Tak jej się wydawało. Był znacznie mądrzejszy, piękniejszy i sprytniejszy niż inne dzieci. Mówiła o tym każdemu. Igorowi to często nie podobało się, ale starał się nie kłócić z kobietą. Mieszkali w mieszkaniu Tatiany, które odziedziczyła po babci. Tatiana nie rozmawiała z Igorem cały wieczór. Tak poszli spać. Rano wszystko się zmieniło. Tatiana obudziła się w dobrym nastroju i postanowiła porozmawiać z mężem. Drogi, wybacz mi, chyba wczoraj nie miałam racji. Przecież to twój syn. Niech żyje, oczywiście. Przecież dzieci nie powinny cierpieć z powodu rodziców. Tatiana, jesteś taka mądra i rozsądna. Bardzo Ci dziękuję. Ale trzeba go jakoś zabrać w gości, żeby poznał dom i zaprzyjaźnił się z bratem też. Inaczej będzie miał stres, a jeszcze nowy dom. Tak, Igor, masz rację. Niech przyjdzie do nas na weekend. Igor, choć był gniewny, bardzo bał się swojej żony. Miała charakter żelaznej damy. Pracowała jako wielki szef i często w domu kierowała mężem, jak pracownikiem w pracy. Już się do tego przyzwyczaił. Oczywiście, czasami mu się to nie podobało, ale starał się zachować spokój. Tego samego wieczoru zadzwonił do Olgi. Weźmy Filipa na ten weekend. Niech się za przyjaźni z bratem znajdą wspólny język. Dziękuję, Igor, że jesteś. Na pewno go przywiozę. Z każdym dniem stawała się coraz słabsza. Choroba brała nad nią górę. Eugeniusz bardzo cierpiał, będąc obok Olgi. Rozumiał, że nie może jej w niczym pomóc. To było bardzo bolesne. Słabła z dnia na dzień. Filip zaczął się martwić o mamę. Próbowała mu wyjaśnić, że ludzie umierają i Filip nawet udawał, że wszystko rozumie. Ale tak naprawdę nie zrozumiał ani jednego słowa, którym u mama powiedziała. Nastał weekend i pojechał do ojca. Te dni u ojca były bardzo wesołe. Bawił się z bratem. Tatiana starała się trzymać emocje na wodzy, by nie pokazać Igorowi, że nie cieszy się z obecności jego syna. Weekend minął bardzo szybko i wkrótce Filip wrócił do mamy. Filip, jak ci się podobało u taty? Bardzo fajnie. Poznałem mojego brata. Cały weekend bawiliśmy się samochodzikami, a w niedzielę byliśmy w Zoo. A chciałbyś mieszkać u taty? Chyba tak, ale co z tobą? Filip, przecież ci tłumaczyłam. Że wkrótce będziesz musiał przeprowadzić się do taty. Nie bój się, zawsze będę obok. Mamo, a co to znaczy umierać? To straszne? Nie jest straszne, jeśli wiesz, że ludzie, których kochasz, będą żyć dobrze. Mamo, jeszcze się zobaczymy? Zobaczymy, ale to będzie bardzo niebawem. Łzy popłynęły po policzkach Olgi. Próbowała ukryć przed synem, że płacze, ale on to zauważył. Mamo, dlaczego płaczesz? Nie bój się, nic mi się nie stanie. Wiem, co to znaczy, kiedy ludzie umierają. Widziałem to w telewizji. Żyją, a potem ich nagle nie ma. Jesteś bardzo mądry. Idź do swojego pokoju, jestem zmęczona, muszę trochę poleżeć. Syn poszedł, a Olga zaczęła płakać. Bała się wyobrazić, co będzie czuł syn, kiedy umrze. Jak to przeżyje? Było straszne o tym myśleć. Dni mijały bardzo szybko. Filip coraz częściej zostawał u ojca. Tam było mu weselej. Dla Olgi też było lepiej. Już bardzo schudła i prawie nie wstawała z łóżka. Było widać, że bardzo cierpi. Eugeniusz był cały czas obok. Eugeniusz, bardzo Ci dziękuję za wszystko. Oczywiście, nie chciałabym, abyś widział mnie taką, ale teraz już za późno. Olga, nie mogę sobie wyobrazić, że kiedyś cię nie będzie. Nie wiem, co to będzie za dzień lub noc. Nie chcę o tym myśleć. Eugeniusz, nie myśl o tym i nie smuć się zbyt długo. Znajdziesz jeszcze godną kobietę nie taką jak ja już nikogo nie pokocham tak jak was. Filip odejdzie ode mnie, a ja zostanę zupełnie sam. Przepraszam, Eugeniusz. Olga miała wszystko zaplanowane. Wiedziała, że w dniu, kiedy jej nie będzie, syn natychmiast pojedzie do ojca. Nawet spakowała rzeczy, które schowała przed synem w szafie. Było jej bolesne patrzeć na syna. Wyobrażała sobie, że każdy dzień może być ostatnim. Nastał poniedziałkowy poranek. Olga pożegnała się z synem, który szedł do przedszkola. Ścisnęła go mocno i powiedziała: Synku, nigdy się nie poddawaj, cokolwiek by się nie działo w twoim życiu. Nigdy o nic nie proz. Zawsze będę obok. Nie rób nic złego, wszystko widzę. Kocham cię. Żegnaj. Filip poszedł do przedszkola, a po pół godzinie ona odeszła do nieba. To było dla niej ulgą. Bardzo cierpiała, a lekarstwa już po prostu nie pomagały. Ten dzień na zawsze zmienił Filipa. Z przedszkola od razu pojechał do swojego ojca. Zrozumiał, że mamy już nie ma. Ojciec zabrał go na pogrzeb, aby mógł pożegnać się z mamą. Oczywiście, mały Filip jeszcze nie rozumiał, co się stało, ale wiedział jedno mamy już nie zobaczy. Od tego czasu Filip zaczął mieszkać u ojca. Życie stało się całkowicie inne. Igor starał się na wszelkie sposoby zastąpić mu matkę, ale mu to zupełnie nie wychodziło. Matwiej zaczął bardzo zazdrościć ojca Filipowi. Dlatego zaczęły się między nimi kłótnie, w które natychmiast wtrącała się Tatiana. Igor, zwróć uwagę na swojego Filipa. Dziś popchnął naszego Matwieją, żeby pierwszy cię przywitać po pracy. Tatiana, daj mu trochę czasu, tęskni za mamą. Nie ma nikogo oprócz mnie. Jeśli dalej będzie krzywdził mojego syna, nie będę tego tolerować. Filip starał się przyciągnąć całą uwagę Igora, a Matwiej na to bardzo się obrażał. Pewnego razu nawet się pobili. Tatiana nie wytrzymała i postawiła Filipa w kącie, gdzie był aż do powrotu ojca. Tato, jak dobrze, że przyszedłeś. Ciocia Tatiana postawiła mnie w kącie, a to Matwiej zaczął. Jesteś starszy. Bądź mądrzejszy. Ojciec próbował negocjować, ale nic z tego nie wychodziło. Rozumiał, że syn ma trudny czas i trzeba to przetrwać. Tatiana nie chciała się z tym godzić, ciągle narzekała na męża. Nie macie innych krewnych? Może wysłać go do babci na wieś? Tatiana, co ty mówisz? To mój syn nie jest gorszy od naszego Matwieją. Nawet nie porównuj. Mój syn jest idealny, a twój to jakiś bezdomny. Często kłócili się o Filipa, mogli nawet nie rozmawiać przez kilka dni. W weekendy Igor z synem chodzili na cmentarz, gdzie często spotykali Eugeniusza. Dzień dobry wujku Eugeniusz. Cześć, dlaczego nie odwiedzasz mnie w domu? Nie musi chodzić do gości. Ma swojego ojca i innych mu nie potrzeba, wtrącił się Igor. To nie twoja decyzja, Igor. Wiem, że twoja Tatiana nie jest zachwycona Filipem. To cię nie dotyczy, żyj swoim życiem. Gdy im się udawało spotkać, nie unikali kłótni. Nie krępowali się nawet przed dzieckiem. Eugeniusz chciał, aby Filip od czasu do czasu do niego zaglądał, ale ojciec dziecka nie pozwalał. Wróciwszy z cmentarza, długo rozmawiali. Tato, kiedy pójdę do wujka Eugeniusza A co tam zapomniałeś? Tęsknię za nim. On jest dla ciebie obcy, wyrzuć te głupoty z głowy i nigdy mi o tym nie przypominaj. Tato, ciocia Tatiana mówi, że jeśli będę przeszkadzał Matwiejowi, to mnie wychłosta paskiem. Nie przeszkadzaj mu, a będzie dobrze. Ale ja w ogóle do niego nie przystępuję, on sam zawsze zaczyna. Wkrótce dorośniesz i na wszystko będziesz patrzeć inaczej. Czas mijał. Filip dorastał i nawet nauczył się omijać Matwieją. Ale Matwiej ciągle go drażnił, co bardzo nie podobało się Filipowi. Była między nimi trzyletnia różnica, ale Matwiej był znacznie sprytniejszy. Zrozumiał, że matka bardzo się na niego zdenerwuje, co mu się bardzo podobało. Nie chciał, aby Filip mieszkał z nimi. Wcześniej wszystko dostawał tylko on, a teraz musiał się dzielić. Pewnego razu matwiej rozbił drogą wazę matki. Przestraszył się, że za to dostanie. Nie zastanawiając się długo, obarczył winą Filipa. Tatiana była bardzo zła i nawet uderzyła dziecko. To było dla niego bardzo niespodziewane. Rozpłakał się. Za Ceo! Przecież nic nie zrobiłem! Za Ceo! Jeszcze pytasz, łobuzie: Dlaczego rozbiłeś moją wazę? Filip nawet nie wiedział, o czym mowa. Niczego nie dotykałem, mówię ci prawdę. Bardzo płakał. Od dziś, gdy jestem w domu, nie wychodzisz z pokoju. Krzyczała na niego długo. Wydawało się, że nawet ludzie na ulicy to słyszeli. Filip bardzo się na nią obraził i zamknął się w pokoju. Nawet nie słyszał, jak przyszedł ojciec. Filip, dlaczego rozbiłeś wazę. Tato, ja nie rozbijałem, to Matwiej zrzucił na mnie winę. Ja tu nic nie poradziłem. On mówi to samo, tylko odwrotnie. Więc komu wierzyć? Mnie nigdy ci nie kłamałem, a on cały czas. Nie denerwuj się. Rano porozmawiamy, albo jak wrócę z pracy. Dobrze. Filip zrozumiał, że ojciec mu nie wierzy. I nie ma sensu tu dłużej zostawać. Postanowił opuścić dom. Wczesnym rankiem, po tym jak ojciec wyjechał, Filip wyszedł z pokoju. Tatiana jeszcze spała, a obok niej spał Matwiej. W nocy Filip zebrał ciepłe ubrania i trochę jedzenia. Nie wiedział dokąd pójdzie, ale zdecydował, że tu już nie zostanie. Cicho zamknął drzwi i poszedł. Po drodze postanowił odwiedzić wuja Eugeniusza. Dotarł do niego po godzinie. Eugeniusz miał wolne, ale nie był gotowy na takie spotkanie. Cześć. A jak się tu dostałeś? Tata mnie przywiózł. Powiedział, że mogę dziś zostać. Świetnie. Spędzili cały dzień razem. Tutaj Filip czuł się jak w domu, a nie na wizycie. Tatiana obudziła się, by zawieźć Filipa do szkoły. Ale zrozumiała, że zrobił to jej mąż, skoro go nie było w domu. Dlatego przez cały dzień się nie martwiła. Wieczorem Filip powiedział, że musi wracać do domu, a ojciec ma po niego przyjechać o szóstej. Wyszedł z domu Eugeniusza kilka minut przed szóstą. Wychodząc na ulicę, nie wiedział dokąd iść, ale nie myślał długo. Poszedł na cmentarz do mamy. Będę mieszkać obok mamy. Z ojcem już nie chcę mieszkać. Niech się bawi ze swoim Matwiejem, skoro mu wierzy, a mnie nie, myślał Filip. Wieczorem, wracając z pracy, Igor zapytał żonę: Dlaczego Filipa nie ma w domu? Myślałam, że zabrałeś go rano do szkoły. Tatiana, mam nadzieję, że żartujesz. Gdzie jest mój syn? Igor był w szoku po rozmowie z żoną. Zadzwonili na policję, ale tam powiedziano, że minęło za mało czasu, aby go szukać. Wróci, jak się wybiega. Poczekajcie. Jak czekać? Żartujecie sobie. Igor nie mógł znaleźć sobie miejsca. Filip przyszedł do mamy. Długo siedział przy jej grobie i opowiadał jej o swoim życiu. Wydawało mu się, że go słyszy. Na ulicy zaczęło się ściemniać. Założył ciepłą bluzę i usiadł przy grobie. Nawet nie zauważył, jak zasnął. Igor nie mógł znaleźć sobie miejsca. Dzwonił do wszystkich. Nagle przypomniał sobie o Eugeniuszu i zadzwonił do niego: Eugeniusz, a Filip jest u ciebie. Z nadzieją zapytał: Ojciec: Jak to u mnie? Przecież sam go o szóstej zabrałeś. Ja. On zniknął rano. Świetny jesteś, ojciec, że dopiero wieczorem się zorientowałeś. Był u mnie cały dzień. Powiedział, że ty go przywiózłeś, a potem zabierzesz. Odszedł o szóstej wieczorem. Teraz jest jedenasta. Gdzie może być? Gdybym wiedział. Olga prosiła, żebym go adoptował. Ze mną by się to nie stało. Cały dzień słuchałem, jak twoja żona go krzywdzi, a ty mu nawet nie wierzysz. Szkoda mi chłopaka, ale nie wiem gdzie jest. W przeciwieństwie do ciebie, teraz idę go szukać. Dobranoc. Eugeniusz rzucił słuchawką i poszedł na poszukiwania. A Igor siedział w kuchni i nie wiedział, co robić. Wróci, nie martw się. To wszystko przez ciebie. Ile razy prosiłem, żebyś do niego nie wchodziła? Wazę rozbił Matwiej, jestem pewien Nie śmiej tak mówić. Nasz syn BY tego nie zrobił Matwieju, chodź tu zawołał ojciec To ty zbiłeś wazę?-Surowo zapytał ojciec Matwiej trochę się przestraszył i powiedział prawdę. Widzisz? Nawet własny syn boi się ci się przyznać. Idę szukać Filipa. Może gdzieś tu jest. Założył kurtkę i wyszedł, a Tatiana została z synem w kuchni. Patrzyła na niego i nie mogła uwierzyć, że ją okłamał. Całą noc Igor i Eugeniusz szukali chłopca. Obiechali wszystkie najbliższe domy, ale nikogo nie znaleźli. Nastał ranek. Dozorca cmentarza zobaczył śpiącego chłopca przy grobie. Jak się tu znalazłeś tak wcześnie? Kto ci pozwolił? Sam przyszedłem wczoraj. Tu jest moja mama. Teraz tu mieszkam. Te słowa wprawiły dozorcę w szok. Chodź ze mną do mojego domku. Starszy mężczyzna zabrał chłopca do swojego domku, gdzie nalewał mu gorącej herbaty. Opowiedz mi wszystko. Dlaczego tu jesteś? Gdzie jest twój ojciec? Mój ojciec mi nie wierzy, a ja nie mam dokąd iść. Najpierw byłem u męża mojej mamy, ale on by od razu zadzwonił do taty i powiedział, że u niego jestem. I słusznie by zrobił. Podaj numer, sam zadzwonię. Nie znam numeru. Tym razem Filip skłamał. I co mam z tobą zrobić? Nic. Zaraz pójdę do domu. Tylko czy mogę zostać u ciebie do wieczora? Tylko uważaj, żeby po czwartej cię tu nie było. Chłopiec obiecał odejść, ale tak naprawdę chciał się tylko schować. Tata i Eugeniusz już stracili nadzieję w poszukiwaniach. Nie mieli pojęcia, gdzie mógł pójść chłopiec. Igor, idź się przespać. A ja będę szukał. Rozumiem, że jest ci ciężko, ale nie spałeś już przez dobę. Chyba masz rację. Chociaż teraz pomyślałem trzeba pojechać na cmentarz. Mógł tam być, może ktoś go widział. No dobrze, a potem po domach. Pojechali na cmentarz. W trakcie poszukiwań nawet się zaprzyjaźnili. Ich zdumienie było ogromne, gdy zobaczyli Filipa siedzącego przy grobie. Był ubrany w sweter, w rękach trzymał trawę. Było jasne, że sprzątał grup mamy: Filip, synku, Filip. Krzyczeli razem. I po co tu przyjechaliście. Obrażenie zapytał chłopiec. Jedziemy do domu? Surowo powiedział ojciec. Nie pojadę. Tu jest moja mama. Będę tu mieszkał. Filip. Nie można tak. Mama będzie smutna. Wujku Eugeniuszu, nie chcę już mieszkać z ciocią Tatianą. Ona mnie krzywdzi. Muszę tu posprzątać. Eugeniusz spojrzał na Igora i powiedział: A może tak? Dziś pojedziemy do mnie, a potem tata wszystko rozwiąże i przyjedzie do nas. Wszystko się ułoży, obiecuję. Tata nie ma nic przeciwko. Eugeniusz spojrzał na Igora. Nie ma. Rozumiem wszystko. Tego dnia Filip pojechał z Eugeniuszem, a Igor wrócił do domu. Przygotowywał poważną rozmowę z żoną, ale najpierw musiał się wyspać. Rano Igor zaczął. Tatiana, co postanowimy. Jak mamy żyć, aby synowie się zaprzyjaźnili, a ty nie zrzucałaś na niego swojej złości? Nie wiem. Ale tak dalej być nie może. Jestem zmęczona. Ja też jestem zmęczony. Dlaczego dzielisz dzieci? Matwiej jest dobry, a Filip zły. To nie jest w porządku. Matwiej jest najlepszy. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Ci dzieci mają różnych ojców. To nie jest twój syn. Żartujesz, mam nadzieję. Nie. Chciałam ci to powiedzieć, ale nie było odpowiedniej chwili. Teraz nadeszła, ciesz się. Zamknęła drzwi i poszła do sypialni, gdzie spał Matwiej. Nie rozumiem, jak mogłaś mi to zrobić. Myślałem o tym. Wygląda inaczej niż wszyscy. A ty powiedziałaś, że jest podobny do twojej mamy. Jak mogłaś? Teraz Igora nic nie trzymało w tym domu. Szybko zebrał swoje rzeczy i pojechał do Eugeniusza. Po pół godzinie był na progu mieszkania. O, skąd ty się tu wziąłeś? zdziwił się Eugeniusz. Mogę przenocować. Wchodź. Igor wszedł i zobaczył, że jego syn rysuje na podłodze. Synku, cześć! Cześć, tato! A ty dlaczego przyszedłeś? Przecież obiecałeś, że będę nocować u wujka Eugeniusza. Ja też tu będę nocować. Pokłóciłem się z ciocią Tatianą. Odszedłem od niej. Teraz będziemy mieszkać w mieszkaniu, w którym kiedyś mieszkałyśmy we troje. Ty, ja i nasza mama. Tato, kocham cię. Syn rzucił się na ojca i mocno go objął. Chodź, tato, mamy makarony i kotlety. Będziesz. Zarządzał Filip. Eugeniuszowi podobało się, że Filip czuje się jak w domu. Nie miał nic przeciwko. Wkrótce przeniesieli się do swojego mieszkania i zaczęli tam mieszkać. Igor już nie zabraniał spotkań z Eugeniuszem. Zrozumiał, że chłopiec jest do niego przywiązany. Zaczęli żyć dobrze, a Filip wreszcie zrozumiał, że ojciec go kocha. A co do Tatiany, rozwiedli się. Nie mógł jej wybaczyć oszustwa, chociaż ona bardzo długo przepraszała. Pewnego wieczoru, kładąc się spać, chłopiec postanowił opowiedzieć mamie o wszystkim, co się z nim działo ostatnio. Zaczął szeptem mówić: Mamo, cześć. U mnie wszystko dobrze. Mieszkam z tatą w naszym mieszkaniu. Bardzo się zmienił i odszedł od tej złej cioci. Pamiętasz, mówiłaś, że zawsze mnie widzisz. Więc wiesz, nic złego nie robię. Nie musisz się martwić. Postanowiłem, że zostanę lekarzem i będę pomagał ludziom. Widziałem, jak ci było źle. To ty to ukrywałaś. Na pewno wyleczę wszystkich na świecie. Mamo, bardzo cię kocham i obiecuję, że wyrosnę na dobrego człowieka. Jak ty, jak wujek Eugeniusz, jak mój tata. Długo opowiadał mamie o wszystkim na świecie, a potem zasnął. Pod drzwiami stał ojciec i cicho płakał. Nie mógł sobie wybaczyć, że kiedyś popełnił taki błąd i opuścił swoją rodzinę. Zmienił ich na Tatianę, która potraktowała go tak samo. Życie to jednak bumerang i cokolwiek byś nie zrobił, wszystko wróci. Tko wróci, tko wróci, tko wróci.